EUREKA. Jak przywrócić barwy starym obrazom? O tym w rozmowie z gośćmi Eureki są z nami dr Elżbieta Pilecka-Pietrusińska, starszy konserwator w Muzeum Narodowym w Warszawie, oraz pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Klaudia Kaniewska i profesor Marcin Karbasz. Witam Państwa w Jedynce w Polskim Radiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chemicy z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie opracowali nową metodę renowacji obrazów malowanych na płótnie. Pozwala ona w bezpieczny sposób całkowicie usuwać z płócien masę woskowo-żywiczną pochodzącą z wykonywanych w przeszłości prac konserwatorskich. Zabieg ten powoduje przywrócenie obrazom pierwotnych barw. Tyle komunikat twórców, ale dlaczego trzeba wracać do przeszłości i usuwać tę masę obrazów na świecie bardzo dużo? Wiele obrazów zostało poddanych zabiegom konserwatorskim z użyciem takiej metody nazwanej metodą holenderską. Doktor Elżbieta Pilecka-Pietrusińska. Która polegała na wprowadzeniu na ciepło masy woskowo-żywicznej na odwrocie obrazu i podklejenie oryginalnego płótna obrazu drugim płótnem. To było działanie ratunkowe. To było działanie ratunkowe i zabezpieczające ze względu na hydrofobowy charakter masy woskowo-żywicznej. Zapobiegała ingerencji wilgoci i w ten sposób zabezpieczała płótno i malarstwo. A co traciło płótno? Po wielu latach, bo mówimy o obrazach, które zostały poddane tej metodzie 50-70 lat temu, z czasem ta masa żółknie, kruszeje, obraz staje się przeżółcony, ciemnieje oraz samo płótno traci swoje własności mechaniczne i jest tak podatne na rozcięcia, rozdarcia jak kartka papieru. Czyli taki paradoks, bo najpierw ta masa ratuje, a potem niszczy? Kiedy ta metoda weszła w użycie, była bardzo potrzebna, nie mieliśmy innych preparatów. W tej chwili jest dużo nowych, nowoczesnej generacji substancji, które zastępują zabezpieczenia masy woskowo-żywicznej, nie powodując tych zniszczeń, ściemnienia obrazu, czy właśnie zmiany parametrów płótna. Są metody, ale są wymyślane kolejne. Panie profesorze? Tak, tutaj jeżeli chodzi o metody usuwania tej masy woskowo-żywicznej, profesor Marcin Karbasz, to wyróżniamy dwie grupy takich metod. Jedne to są metody fizyczne, drugie są metodami chemicznymi i ta nasza metoda jest metodą chemiczną. Wynalazek ten składa się z odpowiednio dobranej mieszaniny rozpuszczalników, która działa tylko na tą masę woskowo-żywiczną, to znaczy nie powoduje negatywnego wpływu na pozostałe elementy takiego obrazu. Ona rozpuszcza tą masę woskowo-żywiczną. Jednak zastosowanie takiej mieszaniny rozpuszczalników jest dosyć kłopotliwe, ponieważ te rozpuszczalniki by w naturalny sposób przesiąkały przez obraz i niszczyły. Może nie tyle niszczyły, co nie byłoby nad nimi większej kontroli. Natomiast zastosowanie nanokompozytowego organożelu, który jest materiałem miękkim, który jednocześnie unieruchamia w swojej strukturze rozpuszczalniki, pozwolił na opracowanie takiej metody, która w wyniku kontaktu takiej płachty organożelowej z odwrociem obrazu w bardzo wydajny sposób w krótkim czasie usuwała praktycznie całość tej masy woskowo-żywicznej. Czyli kładzie się taki arkusz, płachtę, jak pan powiedział. Tak. I ona coś w sobie ma i wyciąga te żywice. Dokładnie. I ten proces trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. To oczywiście zależy od ilości tej masy woskowo-żywicznej, bo na różnych obrazach ta ilość tej masy jest różna. Ale to jest taki czas rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Pani doktor sprawdziła to na własnym dziele sztuki, z tego co wiem. Tak, pierwsze próby, które zrobiliśmy z użyciem tego organożelu, były wykonane na płótnie pochodzącym z dawnego dublażu z obrazu Bitwy pod Grunwaldem i ponieważ te próby wyszły bardzo pozytywnie, postanowiliśmy wykonać również próbę na rzeczywistym obrazie, gdyż obraz zawiera dużo więcej warstw technologicznych, czyli jest warstwa gruntu, jest warstwa malarska, są warstwy zabezpieczające żywiczne. I co pani pomyślała po tym, jak zadziałał ten organożel, jak użyła pani nazwy tego specyfiku chemicznego? pierwszym momencie byłam zachwycona samym efektem. Nastąpiło wyraźne rozjaśnienie i usunięcie tej masy woskowo-żywicznej od odwrocia. Ale ta metoda pozwala również na jednoczesną kontrolę z drugiej strony, czyli od strony malarskiej. I tu moje zdziwienie i zaskoczenie, że w miejscu, gdzie usunięto nadmiar masy woskowo-żywicznej z odwrocia, na licu następowało rozjaśnienie barw. No tak, oczy zobaczyły coś, czego nie widziały do tej pory, a widział to autor dzieła. Doktor Klaudia Kaniewska także pracowała przy tym przedsięwzięciu. Dla mnie to są takie chemiczne czary-mary. Ale nie są. Organożel to jest tworzywo sztuczne złożone z sieci polimerowej, nanokompozytowy, ponieważ zawiera on co najmniej dwa składniki o różnych właściwościach. Nano, dlatego że jeden z nich jest w skali nanometrów. Tak, to jest słowo słynne nano, obecno także w kosmetyce i nawet w kremach, które są przez nas używane, ale wypowiedziała Pani kilka tajemniczych chemicznych zwrotów. Do czego można by ten materiał tak w życiu codziennym porównać? To jest materiał, jak sobie wyobrazimy, żel, który jest usieciowany, czyli jest ciałem stałym. Przezroczysty jest, tak, dokładnie. Dzięki temu, że jest kompozytowy, jest wytrzymały mechanicznie, czyli możemy sobie wyobrazić, że taki arkusz... Kompozytowy, czyli składa się z kilku elementów. Tak, tutaj... Dla nas jest to taka galaretka przezroczysta. Przezroczysta galaretka, którą możemy sobie wyobrazić jako taki arkusz, który można dowolnie składać czy zginać, ponieważ jest wytrzymały dzięki temu mechanicznie i można go rozciągać i nie traci swoich właściwości. Czyli w środku on ma taki szkielet, konstrukcje i tam różne elemenciki są, tak? Tak. Skład tego jest opatentowany, natomiast mamy dwa składniki składające się na matrycę żelową. Organożel, dlatego że zawiera w sobie mieszaninę rozpuszczalników organicznych, które to właśnie rozpuszczają masę woskowo-żywiczną. Dobraliśmy te rozpuszczalniki tak, żeby były względnie bezpieczne dla konserwatora, ponieważ są one unieruchomione w tej matrycy żelowej, ograniczamy ich parowanie i dzięki temu jest on bezpieczny. Nie wydostaje się na zewnątrz. Tak, zgadza się. Tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego organożelu w szerszej skali. W obecnej chwili posiadamy kilka przykładów działania. Wykonane zostały próby na różnych obrazach przez różne osoby i opinie tych osób są pozytywne. Myślimy jeszcze pozyskać kilka przykładów działania. Mamy nadzieję, że będą one oczywiście pozytywne. I kolejny etap będzie polegał na rozpowszechnieniu tej metody wśród konserwatorów. Nie tylko w Polsce, jest to problem ogólnoświatowy i dzieła sztuki zakonserwowane w ten sposób znajdują się na całym świecie, więc myślimy, że nasz materiał będzie rozpowszechniony właśnie na całym świecie. Ile jest takich obrazów, które trzeba poddać ponownej konserwacji? Trudno tutaj podawać liczby, natomiast na pewno ze względu na wartość samych dzieł podejmować te zadania. Często są to wysokiej klasy artystycznej dzieła, które mają zniekształcony w tym momencie koloryt przez destrukcję masy. Czyli to jest taki chemiczny Photoshop współczesny, można by rzec. Pani się uśmiecha, Państwo też. Tak, tyle tylko, że to dzieje się naprawdę. Tak, jedną rzecz, jaką chciałbym tutaj podkreślić, to jest to, że oczywiście znane są inne metody, które są używane przez konserwatorów do usuwania tej masy woskowo-żywicznej. Natomiast znaczną przewagą naszego rozwiązania jest to, że metoda ta jest bezpieczna dla dzieła sztuki, jak i dla samego konserwatora, ponieważ te metody, które są stosowane albo używane są rozpuszczalniki o znacznie wyższej toksyczności i nieuwięzione w żadnych matrycach, albo metody fizyczne, które wiążą się z ingerencją czynników fizycznych na obraz, czyli temperatura, ciśnienie, albo ewentualnie działanie ostrymi przedmiotami jak skalpel. Nasza metoda eliminuje te niedogodności, no i dodatkową zaletą jest czas, ponieważ przy użyciu tego organożelu można stosunkowo bardzo szybko obraz oczyścić w porównaniu do tych wcześniej wspomnianych metod. Można by pomyśleć, że to taki niszowy wynalazek. Spotkał się Pan z takim określeniem, Państwo, że chemia może powinna mieć większy rozmach. Tak, jeżeli chodzi konkretnie o ten wynalazek, można go traktować w kategorii niszowości, ponieważ no, jest to mocno dedykowane zastosowanie tego typu materiału, jednak myślimy nad poszerzeniem działania tego typu materiałów, ponieważ w konserwowaniu dzieł sztuki jest znacznie więcej wyzwań i w trakcie dalszych rozmów, które prowadziliśmy, udało nam się zdefiniować kolejne problemy, nad którymi już pracę rozpoczynamy. A może nie tylko dzieła sztuki? Tak, tak. Podjęliśmy takie zagadnienia związane z oczyszczaniem na przykład słuchawek, innych użytecznych urządzeń, jak na przykład telefony komórkowe i akcesoria różnego rodzaju elektroniki, które są często używane, które brudzą się również woskami, co prawda innego pochodzenia. No i pierwsze próby okazały się bardzo dobre. O organożelu mówili goście Jedynki Polskiego Radia, dr Elżbieta Pilecka-Pietrusińska, starszy konserwator w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Klaudia Kaniewska i profesor Marcin Karbasz. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Eureka.